cześć, witam was bardzo serdecznie po mega długiej przerwie. Odcinek 24 ze Słodkiego Flirtu nas dzisiaj czeka. Prawdopodobnie będę nagrywać dwa od razu, bo wiszę wam sporo odcinków. Tak, i jeszcze gdzieś ktoś momencie przekliknęłam, dlatego nie zobaczymy wprowadzenia, idziemy od razu z odcinkiem, bo jakiś czas temu kliknęłam, no i trudno. Boni, ktoś chciałby z tobą porozmawiać. Ha, chyba wiem kto. Moje serce bije tak szybko, że chyba zaraz eksploduje. Wydaje mi się, że wiem, o kim mówi. No tak. Zbity piesek. Zostawiam was. Tym razem spróbujcie się nie pozabijać. Trzymaj kciuki. Poszła sobie, uśmiechając się ukradkiem. To nie było ukradkiem. Rozania ma niezły tupet. Ciężko jest się jej sprzeciwić. Ta, apodyktyczna. Wnioskuję, że to ona zmusiła cię, żebyś się ze mną spotkał. Aha, czyli teraz już chce. Dobrze. Wcześniej nie chciał. Spotkał Rosalię. Zachciało mu się. Powiedzmy, że bardzo mnie do tego zachęcała. Nie chcę, abyś czuł się zmuszony, żeby ze mną rozmawiać. I tak sam bym przyszedł. Wydaje mi się, że jestem ci winien przeprosinę. A tak, i czekamy na trzecią część. Love Life. Trochę, tak szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia. I raczej, o ile uniwersytet przeszłam sobie prywatnie i zobaczyłam, co to jest wszystkie 20 odcinków, tak z Love Life raczej poczekam na was. Bo nie wiem, co z tego będzie. Naprawdę nie wiążę z tym jakichś wielkich nadziei. Nie wierzę, myślałam, że nigdy mi nie wybaczę. To, co zrobiłaś, nie było łatwe. To gest, który wymagał wielkiej odwagi i przyjaźni. Nie chciałem tego przyjąć do wiadomości. Przykro mi. A co mu cię tak odmieniło? Spojrzałam na niego bez słowa. Dalej jesteś obrażona? Ja. Zrozumiem, jeżeli nie będziesz chciała od razu mi wybaczyć tych wszystkich strasznych rzeczy, które powiedziałam, ale proszę, obiecaj mi, że to przemyślisz. O kurczę. Niezręcznie się robi. Serio. Nie wiem, oczywiście, że cię wybaczam. Niech będzie. Bo wszystko inne jest jakieś gorsze. Tak, tak, jeżeli zrobiłam to wszystko, to dlatego, że zależy mi na tobie. Byłabym głupia, gdybym miała się na ciebie obrażać teraz, gdy wszystko zaczyna się układać. Wiecie, dobra. Już katarsis? Co za ulga. Naprawdę się bałem, że po tym wszystkim nie będziesz chciała się do mnie odzywać. Co za pomysł, ale powiedz, jeżeli, jak się mają teraz twoje sprawy? Czy twój ojciec? Nie mieszkam już z rodzicami. Kasper poradził mi, abym się usamodzielnił. Ciężko mi to przyznać, ale jego pomysł był doskonały. Ja kocham tutaj ten jakiś fikcyjny system prawny. Tak szybko to chyba nie działa. Pewnie, że tak. Sama mogłam o tym pomyśleć. Jednocześnie to dosyć logiczne, że ten pomysł pochodzi od niego. Raczej wyszedł od niego, nie wiem, te polskie tutaj są cudowne. Nawet jeżeli dalej ciężko mi zrozumieć, dlaczego mi pomógł. Ojejciu, może dlatego, że to po prostu dobry człowiek? Skoro tak mówisz, ktoś mi nie wierzy. Nie wyglądasz na przekonanego, a przecież tym razem był dosyć spoko. Ciężko mi to przyznać, ale wydaje mi się, że zlitował się nade mną. Nie, serio? Czepiaj się, słówek. W każdym razie najwyraźniej zrobił to, co należało, ale powiedz, jak przebiega twoja emancypacja? Czemu takie słowo? Moi rodzice musieli dać swoją zgodę w sądzie. Nie mów mi, że tak po prostu się zgodzili. Macie zarąbiste sądy. Nie dałem im wyboru, bo to się dzieje za 2 tygodnie może? Tak miałam wrażenie. Byłem gotowy wszystko opowiedzieć pomocy społecznej, gdyby nie chcieli się zgodzić. W sumie to wszyscy na tym skorzystali. Tak, w pewnym sensie to dobry kompromis. Tak, poszliśmy na układ. Będą opłacać mój czynsz i moje wydatki. Uprzedziłem także ojca, aby nie próbował wyładowywać swojego gniewu na Amber. Nie zniósłbym tego i załatwiłbym tę sprawę raz na zawsze. Zatem pobiłbyś go? Tak, to pewne. Nie mówię o przemocy, ale dobrze by było, gdyby rodzice Amber byli dla niej trochę bardziej surowi.
O, okej. Okay. Nigdy bym nie pomyślał, że kiedyś zaszantażuję własnych rodziców, a teraz mieszkam sam. Znalazłeś mieszkanie w centrum. Tak, jest skromne, ale dosyć sympatyczne. Rozmowa jest trochę przydługa. Ojejku, to jest ciekawe. Dobra, cieszę się, że już się zadomowiłeś, nie wpraszajmy się. Ja też. Po powrocie Nataniela wszystko wróciło do normy. No, prawie wszystko. Nataniel trochę się zmienił, wydaje się bardziej wyluzowany i otwarty niż wcześniej. Zmienił nawet wygląd. Można by pomyśleć, że nagle wydoroślał. Da się jeszcze bardziej dorosło niż krawat do szkoły. Znaczy co? Pełny garnitur, nie? I korpo. O, sorry. Mam wrażenie, że teraz łatwiej jest się do niego zbliżyć. Wieść o jego przeprowadzce szybko rozeszła się po szkole, ale się tym nie przejął. Cześć Boni. No i włożył pulowerek. No, to prawda, że już wcześniej zmienił styl, ale dalej ciężko jest mi się do tego przyzwyczaić. Jakiś problem? Znaczy... Ja już za tobą nie nadążał, dopiero co zmienił koszulkę. Ja rozumiem, że tu stałaś przez jakiś czas, a on się w tym momencie przebierał. Nie, tylko nie wiem, czy już ci to mówiłam, ale uważam, że nowe ubrania bardzo ci pasują. Znalazłeś swój styl. To miłe, chyba miałem potrzebę podkreślić swoje zmiany. Jestem teraz inny i chcę, aby inni też to zauważyli. Nie poszedłeś przypadkiem poradzić się Rozali? Nie, sam wszystko wybrałem. Tak wygląda, za skromnie jak na Rozalię. Wyglądasz dzisiaj na wyjątkowo zadowolonego. Tak, zostałem zdemaskowany. W sumie to mam pewien projekt. Nagle dzwonek nam przerwał i obwieścił początek lekcji. Później ci powiem, o co chodzi. O nie, chcę wiedzieć teraz. Tak, pierwszy i ciekawski. Ja mam wrażenie, że Peggy czasem jest jednak spokojniejsza. Później ci powiem, jeżeli będziesz grzeczna. Zatkało mnie. Jeżeli będziesz grzeczna, Nataniel nigdy wcześniej by czegoś takiego nie powiedział. Będę musiała się do tego przyzwyczaić. Boni, co robisz? Chodź szybko, bo się spóźnisz. Już idę. Ale na lekcję. Aha, będziemy się edukować. Przynajmniej udawać, że się utrzyma. Okej. Okay. Proszę o ciszę. O ciszę. Siadłam obok Iris. Pamiętałaś o pracy domowej? Prawie o niej zapomniałam, gdy się rano pakowałam. Jaka praca domowa? Zawsze mi się przypomina, jak słyszę praca domowa, to z bajki tekst. Ciekawe, kto to był ten domow. O, to było słodkie. Proszę się już uspokoić. Zanim zaczniemy, chciałbym, abyście oddali mi swoją pracę domową. Jaką pracę? Pracę na temat industrializacji Arwin. Wszyscy nagle zaczęli szeptać między łapkami. Wydaje mi się, że nie byłam jedyną, która nie wiedziała o istnieniu tego zadania. Pierwszy raz widzę coś takiego. 3/4 klasy nie oddało mi swojej pracy. Proszę pana, jeżeli tyle osób nie słyszało o tym zadaniu, to chyba pana wina, nie sądzi pan? Auć! Kolejna rewelacja. Nataniel postawił się nauczycielowi i do tego należy do grona osób, które nie odrobiły pracy domowej. Ale on ma jakieś wytłumaczenie. Zdziwienie. Usłyszałam ze sobą szepty Kim i Violetty. Wyglądały na tak samo zaskoczone, co ja. To wystarczy. Nigdy nie byłem wobec was surowy, ale to nie powód, aby się ze mnie naśmiewać. Nie spodziewałam się tego po tobie, Natanielu. Proszę pana, proszę być wyrozumiałym. Może moglibyśmy dać jeszcze trochę czasu osobom, które zapomniały o zadaniu. Macie czas do jutra i ani chwili dłużej. Złości. Jeden wieczór to za mało, proszę pana. Nie moglibyśmy dostać na co dodatkowego tygodnia. A to jest taka poważna praca? Nie ma mowy. Skoro taki macie do mnie stosunek, to każdy, kto nie odda do jutra swojej pracy, zostanie po lekcjach. Dobrze, że od razu nie zda, nie? Wow, nigdy nie widziałam pana Palazowskiego w takim stanie. Zanotowałam zadanie w zeszycie dużymi literami. Dzisiaj wieczorem raczej sobie nie odpocznę. Wyjątkowo. Usłyszałam, jak Kim znowu coś szepcze. Nie wiemy, co go ostatnio ugryzło. Kim, chciałaś coś dodać? Au, Palazowski. Bo ci pulowerek wyskoczy. Nie, proszę pana. Dzisiaj rano zdałam sobie sprawę, że naprawdę ciężko jest mi się skupić na lekcjach, nawet gdy bardzo się staram. Muszę przestać tak rozmyślać o rzeczach, które dzieją się po zajęciach. Nasz mózg w sytuacji. Mimo wszystko chciałabym się dowiedzieć, co Nataniel chciał mi przed chwilą powiedzieć.
Tak, może zastanawiam się trochę za dużo na temat różnych rzeczy, ale kij z tym. Być może jest coś do poprawienia, ale od jutra. Pan Parazowski wygląda na zajętego. Mam wreszcie coś pod nosem. Zrobiłam krok w bok, aby go wyminąć, ale nagle zmienił kierunek i prawie na mnie wpadł. O, przepraszam, Iris. Ja jestem Boni, proszę pana. Tak, wiem, wybacz, ale jestem teraz bardzo zajęty. Wbrew temu, co mówię, ja tu pracuję, a nie się bawię. Ej, to jakiś przytyk do niej? Nigdy nie mówiłam inaczej. Mamy przekitrane. Korzystaj z czasu, który ci pozostał. Chyba umrzemy. Słucha? Myślisz może, że nie widziałam, jak rozmawiasz z moim bratem. Po tym wszystkim, co zrobiłaś, masz jeszcze czelność się do niego zbliżać. Rozumiem, że jesteś wkurzona, ale nie zapomniałam, że musiałaś być przez tydzień na moich usługach. Ale po tym, co zrobiłaś, zasługujesz na coś gorszego. Amber, spróbuj zrozumieć. Zamknij się. Wszystko układało się o wiele lepiej, zanim pojawiłaś się w tej szkole. Zostawiłam cię na trochę w spokoju, ale na twoim miejscu miałabym się na baczności. No to bierze mi się do pupy. Nie miałam serca się jej postawić. To normalne, że po tym wszystkim jest na mnie wkurzona. Musiała bardzo cierpieć z powodu odejścia Nataniela i tego, czego się dowiedziała na temat swojego ojca. Nawet Amber na to nie zasługuje. Ojejciu, mamy litość dla Amber. Mamy pytać o coś Nataniela? Wszystko w porządku? Tak, tak. No to dlaczego wyglądasz, jakbyś właśnie wróciła z pogrzebu? A jak wygląda osoba, która właśnie wróciła z pogrzebu? Nie wiem, ona ma tylko placek śniegu na głowie, żeby jej czacha nie dymiła od tego przemyśliwania wszystkiego. To Amber, nie myślałam, że to możliwe, ale mam wrażenie, że jej nienawiść wobec mnie jest stokrotnie większa. Sama się zastanawiałam, że to dziwne, że jeszcze się na ciebie nie wydarła, trzeba będzie mieć ją na oku. Znowu mówimy po jakimś polskiemu. Jednocześnie jej gniew jest uzasadniony, może usprawiedliwiony. Auć! Już cię uprzedzałam, jeżeli znowu zaczniesz się obwiniać, to będę cię szczypać. To jest agresja. Myśleliśmy, że pozbyliśmy się agresji w zeszłym odcinku, a tu agresja dalej istnieje. A więc to tak, nie odrabia się już lekcji. Skąd to wiesz? Nie wiem, czy zauważyłaś, ale byliśmy dzisiaj na tych samych lekcjach. Biorąc pod uwagę, ile osób zapomniało o zadaniu, to trzeba było się nieźle przyglądać, aby zauważyć, kto dokładnie nie oddał swojej pracy. Ktoś musi mieć na ciebie oko, bo zawsze chętnie pakujesz się w niestworzone historie. O, ktoś nas łukał. O, jejku. Nie wiem, co wybrać. O, może jednak chcę. Nie, czy powinnam potraktować to jako propozycję pomocy przy moim zadaniu domowym? Jasne, w twoich snach. To głupie, rozumiejąc jak ty, jeżeli sama odrobię to zadanie, to na pewno go nie zaliczę. Przestań, bo się popłaczę. Tak poza tym, co rano rozmawiałam z Natanielem, powiedział mi o swojej przeprowadzce. Dlaczego myślisz, że mnie to interesuje? No nie wiem, może dlatego, że to ty poddałeś mu ten pomysł. Pomysł się poddaje, z białą flagą. Ta historia już mnie nie dotyczy. Najwidoczniej problem już się rozwiązał, a więc trzymaj mnie od tego z daleka. Myślałam, że sprawy między Natanielem i Castielem się poprawią, ale najwyraźniej dalej jest to bardziej skomplikowane niż podejrzewałam. A ja lubiłam, jak oni skakali sobie do gardeł. Przynajmniej się coś działo. Idź stąd, potrzebuję ciszy, aby odrobić zadanie od pana Parazowskiego. No jejku, jaka pilna. Jeszcze robi to w pokoju, no. Gospodarzy. Co jest dość dziwne. To pierwszy raz, gdy Faraz tak się wkurzył. Pan Nataniel wyprowadził go z równowagi. Dziewczyny, nie widziałyście może Nataniela? Nie, ale strasznie się zmienił. Widziałyście, w jaki sposób zwracał się do nauczyciela? Ja uważam, że mimo wszystko nie był niegrzeczny. No, a co miał nawrzeszczyć na niego, pyskować mu czy coś? Powiedzmy, że trochę go sprowokował. Ale kto, nauczyciel czy Nataniel? Czemu się zarozumiłaś? W sumie to było dosyć zabawne. Dzięki Melanie ci, którzy zapomnieli o zadaniu, dostali drugą szansę. Ty się dużysz w Melanie.
jestem prawie pewna. Dlaczego się zrobiłaś, jak o niej powiedziałaś? Chociaż raz, gdy pamiętałem, aby odrobić lekcję. A ja jak nigdy o tym zapomniałam. Na szczęście nie byłaś jedyna. Wypadło mi to z głowy. Mamy więcej wspólnego niż przypuszczałem. Ojejciu. Nie wiem co powiedzieć, pewnie nie wiem. Dobra, skoczy może na B? Można tak na to spojrzeć? Chyba cię to nie wzruszyło. A miało? Co to, Titanic to? Nie, ja nie wiem. O Boże. Trudno mnie wzruszyć, jeśli cię to pocieszę. Chyba wiem, o co chcesz mnie zapytać. Naprawdę, w sytuacji, że się wzruszyłam czymś, to było... Na palcach jednej ręki można policzyć. A trochę lat na karku już mam. Jestem aż tak przewidywalna. Zaczynam się cię dobrze znać. Ja najczęściej jak wyję, to dlatego, że jestem wkurzona albo sfrustrowana. Rzadko kiedy właśnie, bo się wzruszam. No to co to za projekt, o którym chciałeś ze mną porozmawiać? No, teraz gdy mieszkam sam, to będę mógł robić rzeczy, których moi rodzice wcześniej nie tolerowali. Może to znaczy? W sumie to mój projekt ma związek z tym, że będę mieszkać sam. Niezależność mi się podoba, ale mimo wszystko chciałbym mieć trochę towarzystwa. Nie domyślasz się jeszcze, o co może chodzić? To jest umyślnie jakieś dwuznaczne. Kupisz sobie zwierzaka. Zgadłaś, chcę przygarnąć kotka. Chyba już ci kiedyś mówiłem, że zawsze chciałem go mieć. Super, zawsze lubiłam zwierzęta, ale to niekoniecznie interesowało moich rodziców, a więc... No, pewnie byś coś zapomniała. Jeśli chcesz, to moglibyśmy pójść jutro razem po lekcjach do sklepu zoologicznego. Na razie chciałbym tylko zapytać o odżywianie, opiekę i tego typu rzeczy. Posiadanie zwierzaka to nie taka oczywista sprawa. Internetu nie masz? Serio? Widzę, że zachowałeś poczucie odpowiedzialności. Takich rzeczy się nie traci. No to chcesz iść ze mną? No może się traci. Ja mam wrażenie, że jednak czasem się traci. Tak, chętnie ci potowarzyszę, będzie fajnie. Super. To znaczy, że już się na mnie nie gniewasz. A przecież powiedziałam, że nie. Nie rozmawiajmy o tym, ta historia jest już za nami. Miło mi to słyszeć, do zobaczenia. Będę Kentina zdradzać z Danielem. Nigdy się tak nie męczyłem z żadnym zadaniem. To prawda, że nie jest to zbyt pasjonujący temat. Znaczy co? Ja uważam, że to interesujące. Zawsze zapominam tego słowa, jak go nie widzę. Mówisz tak tylko po to, żeby mieć odmienne zdanie. O, znałam kiedyś taką osobę. Naprawdę. Dokładnie. Można by powiedzieć, że specjalnie robisz wszystko na odwrót, niż można by się po tobie spodziewać. A co, masz jakieś inne przykłady? Na przykład noszenie wojskowych spodni. Dzisiaj nikt już nie myśli o tym, żeby nosić takie rzeczy. Skłóciłabym się. Ja lubię moro spodnie. Bojówki też. Zostawcie mnie w spokoju. Zostawicie mnie w końcu w spokoju. Chyba nie będę im przeszkadzać. Wyglądają, jakby dobrze się bawili we własnym towarzystwie. Boni! Ratunku będzie. Ale super zabawa. Tak? Czekałem na ciebie. Na mnie. Tak, na ciebie. Czas już iść. Co? A gdzie iść? Chodźmy szybko, bo się spóźnimy. Kentin złapał mnie za ramię i pociągnął na korytarz. Ale im zwiałeś. No nie było subtelne. Kentin, mógłbyś mi wytłumaczyć, co się dzieje? Od 3 godzin nie dają mi spokoju ze swoimi wypłopami. Można by pomyśleć, że to ich ulubione zajęcie. Chciałem po prostu się ich pozbyć. Ej, wy dwoje. No jest... Creepy bliźniaki nas prześladują. Za późno. Nie myśleliście chyba, że damy wam uciec jak parze zakochanych. Aleksy, jesteś zazdrosny? Tak. Nie wydaje mi się, abym chciała się w to mieszać. Dajcie mi odejść w spokoju. Tak. Ja przychodzę w pokoju, ręce w górze. Nigdzie nie pójdziesz. Zgadzam się z Kentinem. Im nas więcej, tym weselej. Nie nazywaj mnie tak. Woli Ken. Naprawdę, nie. Dobrze mi zrobiło spędzenie trochę czasu z chłopakami. Już dawno się tak nie uśmiałam. Nie, ja tam się śmieję, że cały czas. Niestety będę musiała wrócić do domu i odrobić to durne zadanie. Jak trza, to trzanie.
Już skoro chodzenie do domu nie wymaga dodatkowego płacenia, to może się bujać po mieście. Miałam wejście do domu. Nagle ktoś mnie zawołał. Miałaś wejście do domu, ale już nie masz. Bonnie, poczekaj. Kentin, co się dzieje? Nie miałam okazji cię wcześniej o to zapytać. Czy już masz się lepiej w związku z Nathanielem? On troszeczkę nas prześladował. Tak, jest o wiele lepiej. Śledził nas od szkoły. Ale skoro ta historia jest już skończona, to jak to możliwe, że spędziłaś z nim cały ranek? To tak, jakbyście mieli jeszcze inne rzeczy do załatwienia. Nie spędziłam z nim aż tyle czasu. Chciałam z tobą pogadać po lekcji historii, ale znowu byłaś z nim. O jajciu, zazdro sceny. Chociaż to nawet słodkie. Jest mu przykro z powodu tego, jak się zachował wobec mnie. Chciał, aby wszystko wróciło do normy. To wszystko. Pytanie, o co naprawdę mu chodzi? Co? Nic, ale lepiej, żeby uważał, bo nie dam się ograć. Co ty wygadujesz? Zapomnij, miłego wieczoru. To jest trochę przerażające, jakby zamierzał nająć mafię czy coś. Co mu się stało, że tak reaguje? Albo założyć mafię. Ojciec chrzestny się z niego zrobi. W ogóle nie mam ochoty odrabiać lekcji. Może mogłabym wcześniej pograć trochę na konsoli, chociaż kwadrans. O, jesteś. Jeśli grasz w dobrą grę, to nigdy nie skończysz na kwadransie. Cześć, tato. Powiedz, już dawno nie mówiłaś nam o swoich szkolnych ocenach. Wcześniej często opowiadałaś, co się działo na lekcjach. No, właśnie miałam się zabrać za zadanie z historii? Naprawdę? Wiesz, że historia była jednym z moich ulubionych przedmiotów. Może mógłbym ci pomóc? Pewnie. Czemu nie? Nienawidziłam historii. Wytłumaczyłam tacie, co należało zrobić i że mam na to tylko jeden wieczór. Celowo nie powiedziałam mu, że to moja wina, że mam tak mało czasu na to zadanie. Lepiej, żeby nie myślał, że mniej przejmuję się lekcjami, nawet jeżeli to prawda. Było już późno, gdy skończyliśmy. Wielkie dzięki, tato. Nie myślałam, że tak dobrze się znasz na tych rzeczach. A trzeba przyznać, że temat był bardzo interesujący, nie uważasz? Industrializacja. Nie, szczerze powiedziawszy, to zastanawiam się, jak można na ten temat pracę w ogóle zrobić. Nie, industrializacja nie za bardzo mnie pasjonuje. To prawda, że jest to dosyć skomplikowany temat, ale wydaje mi się, że zrozumiałaś dzisiaj całkiem sporo rzeczy. Ale to tylko dzięki tobie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Pamiętaj, że zawsze możesz się do mnie zwrócić, gdybyś miała jakieś trudności z lekcjami. Masz duży potencjał, szkoda by go było nie wykorzystać. Wow. Dzięki, czy coś? Okej, nie martw się, będę o tym pamiętać. Jaka wiara w nią. Mam szczęście, że mój tata chciał mi pomóc. Jestem prawie pewna, że dostanę dobrą ocenę. Wróciłam do szkoły pewna siebie. Zostawię zadanie w swojej szafce. Lekcja historii jest dopiero po południu. I tutaj tylko obstawiamy, co może pójść nie tak. Otworzyłam szafkę i włożyłam moje zadanie. Chodź, moja kostka. Ktoś potrzebuje pomocy. Głos dochodzi z klatki schodowej. O, biegniemy na pomoc, żeby ci się tylko właśnie nie przegrzała łepetyna. A, boli mnie. Czemu tak krzyczysz? Chyba złamałam kostkę, gdy potknęłam się na schodach. Ja uwielbiam, jak zaczyna się od C. Chyba. Chyba. Nie da się przypisać chyba, no bo to jest raczej tak wyszło. Nie przesadzaj, może po prostu ją zwichnęłaś. Ale mówię ci, że mnie boli. Okej, chodź, pomogę ci iść dalej. Nie uczepiła się mnie, gdyby od tego zależało jej życie. Albo chce cię udusić. Jestem prawie pewna, że chodzi o uduszenie. Spokojnie, porwiesz mi ubrania, jeżeli dalej będziesz tak ciągnąć. Co się dzieje? Mi chyba skręciła kostkę. Nie, złamałam ją. Skoro tak mówisz, wywróciłam oczami. Zostaw ją, sama zaprowadzę ją do pielęgniarki. Nie musisz się do mnie zwracać w taki sposób, przecież tylko chciałam jej pomóc. Jasne, cały czas mi dokuczałaś. Tak, bo złamana kostka jest raczej łatwiejsza do zauważenia niż zwichnięcie. Dobra, no pewnie, no to radźcie sobie same. Zejdź nam z drogi. Coraz częściej jest mi je ciężej jest mi je znosić, lepiej wrócę na lekcję. Jakieś bangi. Ej, uważaj trochę. Sorry, to ona na mnie weszła, ale ciężko było mi jej coś odpowiedzieć. Biedactwo. Nie wiem, iść na lekcję czy co innego, bo to dalej jest enigmatyczne.
dzisiaj nie pojawił się nowy numer gazetki szkolnej. Tak, i to jest zła wiadomość, bo wydaje mi się, że Peggy nie może się pozbierać po swojej karze. Rozumiem ją, nigdy nie musiałam zostać po lekcjach, ale to musi być straszne. No tak, na pewno. To jest co najmniej więzienie o zaostrzonym rygorze. Jednocześnie sama się o to prosiła, co nie? Ja jestem za kim? Podobno schowała się pod kanapą nauczycieli. To musiało być zabawne, gdy dyrektorka ją znalazła. Ej, no jak tak można gadać? Jesteś gorszy od Peggy. Przyznaję, że to brzmi śmiesznie, ale uśmiech Klementyny prawie daje mi ochotę stanąć w obronie Daje mi ochotę. Jejku, czy to jest po polskiemu? Stanąć w obronie Peggy. Jestem pewna, że wkrótce się zmotywuję. Peggy nie jest z tych, co się nad sobą użalają. A tak w ogóle, to ktoś ją ostatnio widział? Ja ją widziałam, ale rzadko. Wydaje mi się, że próbuję być dyskretna. Ale co to znaczy? Iris, co przez to rozumiesz? Reszta dnia przebiegła dosyć spokojnie. Zauważyłam jednak, że Amber dziwnie na mnie zerkała. Lepiej będę mieć na baczności. Ale Peggy i dyskrecja w ogóle nie idą w parze. O co kaman? Zaraz zacznie się lekcja historii. Muszę szybko zabrać swoje zadanie z szafki. Widzieliście jej dyktafon? To nie jest w ogóle dyskretne. Dobra, idziemy po to. Coś. Nerwowo przeszukałam całą szafkę. To dziwne, ale nie mogę jej znaleźć. A jestem pewna, że ją tutaj schowałam. Po kilku minutach szukania musiałam zaakceptować fakty. Moja praca zniknęła. Bonnie, co robisz? Wszyscy są już w klasie i oddają pracę panu Parazowskiemu. Nie rozumiem, nie mogę znaleźć mojej pracy, a jestem pewna, że dzisiaj rano schowałam ją do szafki. Ja nie wiem, sprawdź w plecaku. Szybko, Parazowski nie żartował, gdy mówił, że trzeba będzie zostać po lekcjach. A nie mogę odpowiadać? No skoro coś tam jej zostało w głowie, to teoretycznie powinno tak dać radę. Nie mam wyboru, muszę iść na zajęcia, nawet jeżeli nie mam swojej pracy. Trudno. Biegiem weszłam do klasy po Kim. Inni uczniowie oddawali już swoje prace. Usiadłam na swoim miejscu obok Iris i opróżniłam swój plecak na biurku. Może moje zadanie zawieruszyło się między zeszytami. Pan Parazowski podszedł do mnie. Bonnie, poproszę o twoją pracę. No właśnie, nie mogę jej znaleźć, proszę pana. Wydawało mi się, że usłyszałam śmiech na sali, ale byłam tak przestraszona, że nie mogłam być tego pewna. Pan Parazowski westchnął. Nie wyglądał na tak zdenerwowanego jak wczoraj. Może uda mi się uniknąć kary. Ja mam wrażenie, że ma jakieś naprawdę problemy osobiste. Ale ja mu współczuję, bo wygląda trochę jakby wiecznie ktoś go bił. Wszyscy uczniowie skorzystali z drugiej szansy, oprócz ciebie. Przykro mi, ale będziesz musiała zostać po lekcjach. Ostrzegałam. Ale proszę pana, odrobiłam to zadanie, przysięgam, tylko że... Nie chcę już słyszeć żadnych wymówek. Masz do mnie przyjść po lekcjach, aby odbyć swoją karę. Nie miałam innego wyboru, jak po prostu się zamknąć. To takie niesprawiedliwe. Ej, lepsza kara niż jedynka. Zastanawiam się, co się stało z moją pracą. Po lekcji kilku uczniów przyszło mnie pocieszyć. Wow, wszyscy? Nie martw się, mała, to tylko Faras. Nie będzie cię torturować. Odwagi. A kto wie, może on ma mroczną stronę. 50 twarzy Farasowskiego. Dzięki, Kim. Będzie dobrze, spróbuj myśleć o czymś przyjemnym. Zawsze tak robię, gdy mam napady paniki. Ataki paniki to da się myśleć o czymś przyjemnym? To nie takie straszne, nie martw się, Violetto. Spróbuj wytłumaczyć, że zgubiłaś swoją pracę. Może będzie wyrozumiały. Tak, pies mi ją zjadł. Tak, taki miałam zamiar. Pan Parazowski trochę przesadza w tym wypadku. Może spróbować z nim porozmawiać, jeśli chce. Spróbować z nim porozmawiać, jeżeli chcesz. A po co? To miłe, ale nie trzeba. Poradzę sobie. Mimo wszystko ten nauczyciel jest beznadziejny. Nawet nie pozwolił ci się wytłumaczyć. Ej, no co wy tak na niego najeżdżacie? A co miał zrobić? No, zasady były jasne. Co by to było, jakby było? Jedna osoba nie odrobiła. I dobra, to jednak nie będę tej kary wprowadzał. Nie wiem. To moja wina, mogłam lepiej pilnować swojej pracy? Zgubiłaś ją? Tak. Nie martw się, szkolna kara to nic strasznego. Bywałaś już u gorszych tarapatach. Tak, jakby zamknęli mnie z Debrą. To byłoby straszne. To mało powiedziane. Podeszłam do pana Parazowskiego. A tak, chciałabym, abyś w ramach kary posprzątała salę biologiczną. Uczniowie zostawili ją w strasznym stanie. Potem będziesz mogła wrócić do domu. Tak, dobrze, proszę pana.
Chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę odrobiłam to zadanie, tylko że nie mogę go znaleźć. Przykro mi, ale muszę dać innym przykład. Nie chcę, aby uczniowie myśleli, że mogą nic nie robić na moich zajęciach. Rozumiem. Lepiej, żebyś się pospieszyła, jeżeli nie chcesz wrócić zbyt późno do domu. Tak, już idę. Mówiłam ci, żebyś pilnowała swoich rzeczy, ale jak zwykle olałaś sprawę. O czym ty... trzymasz w rękach moją pracę. Możliwe. Udało ci się otworzyć moją szafkę? Włam. Tak to jest normalnie. Umiejętności włamywania się. Zapomniałaś jej zamknąć, gdy Lee odegrała swoją komedię. Mogłam się domyślić, że to był podstęp. Najwyraźniej nawet nie zdałaś sobie sprawy, że twoja szafka była otwarta, gdy wróciłaś. Tak się spieszyłam, że nawet nie zwróciłam na to uwagi. Ona jest nieprzytomna. Okej, a teraz mi ją oddaj. Mogę ją jeszcze oddać panu Farazowskiemu. Jesteś pewna? W takim stanie? Moja praca jest w bardzo dobrym stanie. Co nie udało mi się wykonać jakikolwiek ruch, Amber podarła moją pracę. Przyjrzyj się lepiej. Kompletnie cię pogrzało. Patrzyła na mnie zadowolona, a potem zrobiła konfety z resztek mojego zadania. Jak chcesz, to możesz ją oddać, ale nie jestem pewna, czy pan Farazowski przyzna ci za to dobrą ocenę. Ja bym to zebrała i mu tak zaniosła i powiedziała, kto to zrobił. Jesteś najgorszą z... To, co zrobiłam, to nic w porównaniu do tego, co ja przez ciebie przeżyłam. Cieszę się, że nie posunęłam się dalej. Okej. Poszła sobie, zanim zdołałam coś odpowiedzieć. No to teraz muszę posprzątać w sali biologicznej. Tak, to jest usprawiedliwione. Słuszna zemsta. O, Nataniel, co ty tutaj robisz? Nie wiem, czy pamiętasz, ale mieliśmy się spotkać po lekcjach w sali biologicznej? Spotkać? Żeby pójść do sklepu zoologicznego. Dobra, kurczę, jak to zrobimy? Muszę posprzątać w sali biologicznej, albo przez moją karę możesz się spóźnić, nie czekaj na mnie. Dobra, to może A? Mam kilka papierów do wypełnienia w pokoju gospodarzy. Jeżeli chcesz, to przyjdę tutaj później po ciebie. O, zgoda, miło z twojej strony. Do zobaczenia i powodzenia. Ale tutaj brudno, lepiej szybko się za to zabiorę. Kto tak syfi? Ciężko znaleźć wszystkie śmieci, niektóre nieźle się zawieruszyły. Chciałabym już mieć to z głowy. Tak, hidden objective. Okej, nie będę się zatrzymywać. Jestem na dobrej drodze, ale zostało jeszcze sporo do sprzątnięcia. Trzeba się nad tym bardzo zastanawiać. No to już zrobione, idziemy dalej. Okej, chyba już wszystko posprzątałam. Mogę już stąd wyjść. Super, cieszę się bardzo. Wrzuciłam wszystko do kosza. Zadania, nie widzę, co Nataniel do mnie mówi. Skończyłaś? No tak. Super, będziemy mogli... Bonnie? Ej, Candy, jak to możliwe, że jesteś jeszcze w szkole? Gdy usłyszałam, że zostałaś ukarana, to pomyślałam, że poprawi ci to humor, jeżeli na ciebie poczekam. Mogłem się domyślić, że nie będę jedyny. Ojejciu. Och. Bonnie, nie zmuszam cię, abyś ze mną szła. Sama możesz zdecydować. Nikt cię nie pytał o zdanie. O co ci chodzi? O Boże, te ich wąty. Ojej. Nie wiem, do kogo to jest w ogóle. Ojejciu, nie wiem, co powiedzieć. Dobra, to może A, bo to B, to nie wiem, do kogo to nawet jest. Ja już bardzo chciałabym z tobą wrócić. Do Kentina czy do Nataniela? Także może A? Kentin, przykro mi, ale byłam już wcześniej umówiona z Natanielem. Umówiona. Już wcześniej ustaliliśmy to wyjście. Proszę, nie obrażajcie na mnie. Dobra, zostawiam was. Tylko za bardzo się nie bawcie. Tak, nie bawcie się za dobrze. Chciałeś powiedzieć, bawcie się dobrze. Nie, niekoniecznie. Dobrze, skoro skończę swoje przedstawienie, to chyba w końcu będziemy mogli iść. Zrobiłeś się bardziej stanowczy niż wcześniej. To zabrzmiało dziwnie. Niektóre cechy mojego charakteru ewoluowały, ale wierz mi, że aż tak bardzo się nie zmieniłam. No, Pokémon, wierzę ci. Powinniśmy już iść, robi się późno. Tak, ale nie wiem, gdzie znajduje się sklep zoologiczny. To niedaleko, musimy przejść przez park. Okej, chodźmy. O, niezręczne to było. Razem z Natanielem wyszliśmy ze szkoły. Naprawdę chcę zobaczyć, jak wygląda ten sklep zoologiczny.
Cieszę się, że jestem, że nie jestem sam. O wiele przyjemniej jest załatwiać takie rzeczy we dwoje. Tak? Zgadzam się. Nat. Amber, co ty tutaj robisz? O nie, nie ona. Czekałam na ciebie. Chciałam, abyśmy razem wrócili. Jejku, będzie płakać. O, to nie jest najlepszy moment. Chciałem pójść dzwonić do sklepu zoologicznego. Do sklepu zoologicznego. Chciałem przygarnąć kotka, ale na razie chciałam się tylko doinformować. Muszę przemyśleć wszystkie za i przeciw, zanim się zdecyduję. O, proszę, pozwól mi pójść razem z tobą. Teraz już w ogóle się nie widujemy i też chciałabym pooglądać małe kotki. No nie wiem. Nathaniel spojrzał na mnie pytająco. Dobrze wie, że to nie jest dobry pomysł, abym zostawała w pobliżu Amber. Bonnie, będzie ci przeszkadzać, jeżeli Amber pójdzie razem z nami? Podejrzewam, że bardzo. No dobra, nie chcę, aby z nami szła, ale nie mam także zamiaru skarżyć się na Danielowi z powodu zadania z historii. Bonnie, nie uważam, aby to był dobry pomysł. Wolałbym myśleć inaczej. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, chyba mogłybyście zakopać topór wojenny. Ej, ale to ona trzyma ten topór. Nie wydaje mi się, aby to było możliwe. Jeżeli chcecie, to mogę was zostawić sami. Nie, 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 zostajesz. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, prawda? Amber, miałabym obiekcję. Możemy wytrzymać godzinę lub dwie bez wojny. Nie ma nic mniej pewnego. Jestem gotowa się wysilić. Doskonale, no to teraz się pospieszmy. Według Nathaniela trzeba przejść przez park, aby dostać się do sklepu zoologicznego. Wow, będziemy mieli zwierzątko. Zaraz dojdziemy. Wyszliśmy z parku, skręciliśmy w lewo i maszerowaliśmy jeszcze przez dobre 15 minut, zanim doszliśmy do sklepu. To tutaj. Muszę znaleźć sprzedawcę, aby zadać mu kilka pytań. O nie, najpierw chciałabym zobaczyć kociaki. Boże. Dobra, jesteśmy tutaj do Nathaniela, to on decyduje. O, to nic takiego, możemy wcześniej obejrzeć zwierzaki. Super, wyprzedziła mnie dyskretnie, depcząc mi przy okazji stopa. Jak to można zrobić dyskretnie? To był naprawdę zły pomysł. O, jakie słodziaki, zwierzaki. Kotki są tam, koło szczeniaków. Ciężko nie ulec pokusie, gdy widzi się takie fajne zwierzaki. Uwielbiam je, musisz koniecznie jednego kupić. Nie podniecę się tak, nie ugnę się. Muszę to dobrze przemyśleć, zanim się zdecyduję. Nie wiem, masz rację, to żywe stworzenia, a nie maskotki? Lepiej bym tego nie ujął. Nie widzisz, że jestem gotowa na wszystko, aby tylko się tobie przypodobać? Amber, pamiętasz, co ci powiedziałem? Zostaw ją w spokoju. W końcu sytuacja musiała obrócić się na moją korzyść. Chodźmy teraz poszukać sprzedawcy, zanim te maluchy kompletnie mnie zahipnotyzują. Okej. Sprzedawca nam gdzieś zginął. Pani sprzedawca się pojawi? Witajcie, znacie zasady tego sklepu? To brzmi dość niepokojąco. Jest jakaś zasada sklepu zoologicznego? Nie. Sklepy Green Pet troszczą się o dobry los zwierząt. Współpracujemy z bliskim schroniskiem. Wiele naszych zwierzaków pochodzi ze schroniska. Wykonacie dobry uczynek, jeżeli je zaadoptujecie. To świetnie. Tak, zastanawiam się nad adopcją kota, ale wcześniej chciałbym się dowiedzieć, jak należy się nim zajmować. Gdyby mogła mi pani udzielić kilku informacji. Czy to są rasowe koty? Nie, serio? Niektóre tak, ale przede wszystkim mamy koty z ulicy, które trafiły do nas przez schronisko. Który pani zdaniem jest najlepszy? O Boże. Słucham? Ja wolę nic nie mówić. Nie wiem, jak na to nie robi, udaje się ją znosić. Amber, jeżeli dalej masz zamiar wygadywać głupoty, to lepiej już nic nie mów. Istnieje jeszcze sprawiedliwość na tym świecie. Nathaniel znowu zwrócił się do sprzedawczyni. Udzieliła mu wielu pomocnych wskazówek. Przechodzimy do następnego etapu. Chcecie zobaczyć kociaki. W sumie to już je oglądaliśmy. Dziękuję za udzielenie informacji. Przemyślę to i na pewno niedługo tutaj wrócę. Jak znowu nie zrobi się siny. Ja podejrzewam, że on się dusi. W takim razie do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Wyszliśmy ze sklepu.
Amber nie odezwała się już do mnie ani słowem, natomiast Nathaniel najwyraźniej dalej nie był pewny swojej decyzji. Zmusiłam go, aby mi obiecał, że mnie powiadomi, gdy tylko coś postanowi. Nie wiecie, że go zmusiłaś? O Boże, wychodzi z tym jakiś potwór.